Dzień dobry, witamy serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku z przygód na PGR-ze. Jak widzicie, na przyczepie mamy artystyczny nieład. Tytuł odcinka. Tytuł odcinka, artystyczny nieład. No, nasza przyczepa troszeczkę odpierdziela niechcący manianę. Jak widzicie, poza odcinkiem żeśmy już tu zgrabili, no bo no, trzeba było to zgrabić, bo Chmiel powiedział, że melonem on nie będzie tego robił. Powiedział, że on nie jest od melonów. No. No i... A że innych chłopaków na nie za bardzo było, nie za bardzo jest. Tak więc trochę słabo. Wako do mnie pisze, że go przerzucił, no ale go nie przerzucę, bo nagrywamy, no. Niestety, no. Ale w ty też już nie zna. Hasła? No nie znam już. Teraz to już ja też nie znam. Ale ja znam to na spoko. Chyba, że go przerzucisz tak tam, się chce. Dobra, my to powoli. Muszę się ustawić, dobrze. Kuźwa, gówno widzę. Nie, to nie patrz w kibel. Nie, bo kuźwa jakby jest ustawiony, no nie? O kuźwa, zapomniałem włączenie belek włączyć. Zbieranie belek. Przepraszam. Zachowałeś się jak gówniarz. Przepraszam. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Łapkę w górę znaczy, że wybaczycie. Łapka w dół łapka znaczy, w dół, że nie. Nie. No i to będzie... Czego będzie więcej? No nie. Wokuś zrobi tego multikonta? No, Wokuś zrobi multikonta i będzie... Nie. A wiecie, że Wako zgra na cheata? Odkryliśmy to wczoraj. Nie grajcie z nim. Wako wczoraj strzelił Ace'a. Z USP. Z USP, co jest niemożliwe. Dla niego. Jednym słowem zrobił Ace'a tygodnia. Mógłby sobie dodać to do Ace'a tygodnia. Aha. Nie, jest. Bo tam pasza, wiesz, z nożem lata, ale... ninja i zabija 9 na Mirku, jak gra 5 na 5. No, ale wiesz, on nie wiem, czy mi się dostał, bo nie wiem, czy tam ludzi ze skillem nie patrzą, tylko... No ale, bo na to prasowanie, wziąłem trochę, zmniejszyłem prędkość tego prasowania, bo trochę zwiększę do 15. Bo nie wiem, czy ta prasa jest szybko, kurna, zgniotna, czy nie. No i widzicie, tak, tutaj, a ty co, gdzie Chmielu, już zgrabiłeś to? Ten jeden pasek dokończam. No, to tam jeszcze masz do ogarnięcia tam końcówkę tamtą. Tam, gdzie wiesz. Tak. Dobra. A ty tu jesteś. Chmielu, obudzony już jedzie do mnie. Chyba muszę jednak przyspieszyć. Czekaj, Chmielu zaraz się położy. Nie! No, zaraz byłeś mi orła. Jadę dookoła, jak pojadę na farmę. No to Chmielu będzie się nudzi przez cały odcinek. A mówiłem, że mu trochę zostawić więcej? Dobrze, mogę zacząć pole robić. Nie, no to nie będziemy pola robić, wiesz. Obornik mogę wywieźć. O, Chmielu, trzeba obornik wywieźć z tego. Od świni, od tego. A gdzie to wysypywać? No koło krów. Mhm, dobra. Tam będziesz miał platformę. Tam gdzie stoi teraz ten, kwadroma. Dobra. Tam trzeba tu wysypywać. Tak do połowy chyba dojadę. Johnny. Chyba. Kurwa, tu omija jakaś się... Dobra. Po ilu belkach trzeba zmieniać pod ten sznurek? Po 100 albo 200, nie pamiętam już tego. Mam 218. No to 200 ile to będzie? Ach, ten Chmielu, rzeźbieszek to nie? Tak. Już to na to czekam, jak będę wywoził obornik, żebym wymienić sznurek. No. Tak właśnie zaraz będzie wyglądał kolejny artystyczny nieład. Znaczy już wygląda. Ale najlepsze, na słomie to działa. No, nie no, to może ci coś gdzieś coś powaliłeś. Teraz to belki idą. Zaczynamy teraz. Muszę tu wezwolnić, bo nie wiem, czy jeszcze mi...
A dobra. Wow. Dobra. Dobra, ja sobie wezmę. Wokuś do mnie pisze. Przecież tego nie możesz przenieść, jedynie go możesz żony przenieść. Mam na niego za przeproszeniem no. Masz... kurde. Zapominam włączyć. Zaraz poleci, zaraz poleci. To poleci. O. Uwaga! Surprise! Surprise, motherfucker! Podejdź do prasy i zmień sznurek. Mi tego nie pisze. Ale mi pisze. Jak to się zmienia? A o! O, niby zmieniłem. Co je zrobił znowu? Ja nic. Johnny sobie wykombinował, kuźwa. Nie, ja normalnie zjechałem. To co się cieszysz? Myślał, że wygrzmocę. No! Ale utrzymał się. Mieli, powiem ci tak, jesteś amatorem. Jak ja tam pojadę, to przywrócę. No bo jesteś amatorem, no. Próbujemy. Jak coś, to ja robię tutaj te boczne, tam gdzie ten zgrabiał, Andrzej. Pytanie, ile tam będziesz miał balików? Jeden. O kuźwa, wolniutko to tu idzie. No, bo to jest małe. O, zjechałem. Ale dobrze tu się zgrawia, bo są mniejsze te... wały. Zbiera chyba. No, prasuje, no. To są mniejsze wały i łatwiej. No. Ale 15 FPS-ów będę miał. O kurde. Damy! Ha! Wyjebał. Kurwa, co za giguś. Dane się do mnie. Nie. Kumpel, chodź tu. O kur... Kolegów szuka, ty. Dobry jest. Walnij mnie. Chłopaki, nie pukajcie się na wizję. Podejdź do prasy i załóż sznurek. Nie musisz. Muszę! Ja mogę normalnie pracować. Ale mi to pisze. Zgadza. Nie, aha, bo muszę to zrobić, bo mi to wkurza. Tak mnie złapiesz i zmienisz, to spoko. Jedź. Okej, ja teraz mam chudy zmienić. O! Widzisz. Ej! Ej! Zbukowałem się! Dzięki. Ale ty chmiel jesteś głupi. A 900 to kto ma stawiać? Ty! Poczekaj! Chmiele, ja nie mam czasu, bo tu Johnny będzie czekał na mnie. Mielu! O, musi... już? I jadę swym traktorem, diru diru diru. Co chcieliście ode mnie? Kumple? Nic, kumplu. Nic, łubinie. Żony, coś jest odjem. No. Nie było cię, to się pałuj. Załatwiam sprawy. Ja. Merytoryczne i fantastyczne. Renia? Ronsia tak zwana. Nie. Co? Lenata Rączkowska. O nie, wyluchty mnie zaraz zabije. Pewnie tak. Prawie spadłem. Znowu. Padromo. Chmielu, jak ty kuźwa nie umiesz jeździć, no to nie będziesz grał więcej. No. Zakaz wejścia.
Nie moja wina, że na farmie mam mało FPS-ów. To nie patrz na farmę. No właśnie, zamknij oczy. Jestem na farmie. Zamknij oczy. To patrz w kierunku łąki. Zamknij oczy. Otwórz buzię. Zrób diabonga. Chapaj dzidę. Chapaj dzidę wąsem. Dopiero mam 50%, Jordy. Możesz się nie śpieszyć. Prawie był. A dopiero 10 minut odcinka. Ile? 10 minut. A my już prawie kończymy klasować. Już był początek grzni? Jeszcze nie wyrosło, tak jak ci wyrośnie. Wyczarujesz. Nie trzeba. Don't rush, man. Don't rush. Don't rush, man. Remember, my friend. Remember. Nie, no ja się popłakam zaraz. Always rush. PSP. Always rush. PSP, mówisz? Johnny, jak widzisz, robisz, chodź mi tu pomóc. Heheszki. Chłopaki, ha, będą ze sobą alfonsować. Ganjomandza będzie. Znowu się wywalił, kuźwa, bo to... Latam! O, gdzie? Pomogłem ci, dzięki! Lata jak ptak. Believe I can fly. I believe I can go on this time. I can your body in the far away. I teraz Michael Jordan rzuca kosza. I przypominamy sobie kosmiczny mecz. Yeah. Kto z WSK nam zarąbał? Andrzej jakiś. Kazimierz. Andrzeju, nie denerwuj się. To się pomaluje. A te amelinowe! To z tego, to się pomaluje. Farbą do amelinu. A mógłby ktoś jeszcze kiszkę dać tam trochę tym? Tym, naszym cudownym tym świniom, burakom, kulom i w ogóle? Andrzejom, jeszcze tym małym jałówkom pod wołowinkę. Obornik wywoza. Jak skończysz. On sobie to wy... Czekaj, zaraz się tu złapie. O, zakręca. Widzę chmiela. Gdzie ty jest? Aha, ty tam jesteś. Jestem tam, gdzie... Jestem Overwatchem. O kurde. O. Dobra, Johnny, możesz podbijać. 90 wolcierzy mam. 3%. Ty od krów wywoził jeszcze, nie? No, znaczy nie, od świń. Aha, dobra. Bo krowa, no to trzeba tam, wiesz, się nasypać, no. Oj! Już się narobiło. Coś znowu narobił. Nic. Nie twój interes. Oooo! Nie czuć kusów to nie trzeba. Nie no, odczepiłem się. Nie zauważyłem, że 100% jest. Czyli jeden sobie muszę poczekać, a zabierzesz tą przyczepę. O, masz. Dobra. Andrzeju, nie denerwuj się. Jeszcze z 2-3 przyczepy by się rozbierały. No i koło tego będzie coś. Dobra, we świniach już nie ma obornika. We świniach? U świń. We świń. Cicho. Wieśniaku ty. Odezwał się. Hub z miasta, no nie? No. Mieszka w wielym przedziurze niż ja, ale... Oooo! Tak, tylko ta większa dziura niż ty. A światłowód! Ja też mam, ale. A ty chmiel do zrobienia. A ty chmielu masz dziurę? Nie spodziewałem się tego. Padziek. Nie pierdziel, chłopie, ci proponuję. Naprawdę. Nie powiedziałem. Czego mi się zaczep schował? A bo. Odczepiłem, to możliwe. Dlaczego ktoś zasiał rzepak obok jęczmienia? A tak wyszło. Nie pytaj się, kumplu. O, heheś. Widowałbym to, ale odczepię się, bo będzie raport. No właśnie. Ja nic o tym nie wiem, to nie ja. Ty nic nie wiesz, bo... Ja
nic o tym nie wiem, nic nie słyszałem o tym. W jakimś chmielu coś tam siał. Ja się nic tu nie siałem. Przywieźli mi tutaj trochę paliwa, a nie abeczki chyba. Nie ma. Jedna farmę, będzie coś innego, dłużej będzie praszowanie trwało. Czego na minusie mamy pieniądze? Andrzeju! Staccato. Staccato. Ja nic o tym nie wiem. Bo krowy nie dają mleka. Chmielu, idź wyduj byka. Chmielu, idź wyduj siebie. Tak. Chmielu to taki byk, wypasiony jak miedza na Boże Narodzenie. Wypasiony jak staccato. Złożę tylko pracę i jadę. Zatankować. Zobaczymy, co Chmielu tam kombinuje. Lody robi lody. Szmaciarz przyjechał, szmaciarz. Szmaty skupuje, wszystko skupuje. Mieli, słyszałeś o kimś takim jak szmaciarz? Tak, znam. Nawet jedną osobę taką. Taki ale szmacie... nie mówimy tu o Wakosie. Nie wiem, na jego nam myśli, ale dobra. Ani o małym Johnnym. Też o niego mi nie chodziło. Rów ci o chodziło. Nie wiem. Taka jedna osoba tu dzisiaj wbiła i się pochwaliła. To nie znam go. Załatka łacha. A ty strasznie przejmujesz się takimi ludźmi. Chmielu jest strasznie wrażliwym człowiekiem, to wiecie dziewczyny. Wiecie co możecie zrobić. Dobrego loda. Wiesz, no nie rób tak dobrze. Kuźwa, 12 litrów mi zostało, a ja ciągle jadę. A ja derbię. On prasuje. Dlaczego ja dookoła jadę? Spoko! Jadę koło szóstki. Mi się nie śpieszy. Siema. Piękno tu wjeżdża na farmę. Aha, to Kazimierz. Boże, weź tu teraz przejeźdź przez tą szóstkę. Jak to jak w buszu się czuję. Gdzie ty jesteś? Jadę przez szóstkę, bo dookoła pojechałem. Tak, jestem nobem. Przyznaję. Ja tego nie powiedziałem. Ale ja przyznaję to, że w tym momencie to znobiłem sam siebie. Aha. Jadę przez kukurydzę. Ja ta kukurydza pójdzie na ziarno. Tak czuję. Może północ, ziarno północ? Nie wiem, czy jest sens robić tego, wiesz? Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Dobra. Bo jeszcze mamy 26, ale niektórzy nie mogą tam dojechać, amatorzy. Gdzie? 26 nie jest ten. Gdzie można sobie kulturalnie zrobić. Znaczy tam jest kiszonkę można sobie zrobić, no nie? I wiesz, na BGA wozić. A. Który amator tam nie umie dojechać? Wszyscy. I Piotrek nie mógł dojechać i Michał nie mógł dojechać. A ja to nie dziwne. Amatorzy. Odezwał się amator, no nie? Ale amator klasy premium. Amator mam... klasy B3. Mam się teraz śmiać, czy potem? Potem. Wielu... Ty jesteś takim amatorem bez rangi. Chmielu to Chmielu, dziewica bez okresu. 1-0. Nie no. Ja Chmielu dobry chłopak, jest swój chłopak. To jest akurat. Trzeba przyznać, to że... To wypuść go spod biurka.
Chmielu. Czego? Where are you? Tylko nie gryź. Połykaj, ale nie gryź. Ło, 51 tysięcy żeśmy dostali. Długo jeszcze? Nagrywamy? No, 10 minut, a co? A nic. Idziecie śpieszyć do domu? Nie, ale... Do dwóch? Ale muszę iść. Za chwilę? No spoko. Kurde, tutaj powiedz mi, gdzie to się wywozi od krów obornik, jak ja nie mogę załadować go? Ale gdzie jest u krów obornik? Właśnie nie wiem, o to chodzi. Nie ma w ogóle, on chyba automatycznie na płytę się pojawia, wiesz? Właśnie też nie wiem. Tak mi się wydaje. A to możesz kiszonkę na przyczepę poładować i im podawać. Na którą przyczepę? A na tą największą możesz nawet. Czekaj, gdzie jest to największa przyczepa? Co na dwóch osiach z tyłu jest? Gdzie? Co na dwóch osiach z tyłu jest? Aha, dobra, dobra. Muszę kumpla jechać bronić. Co, musisz kumpla jechać bronić? Nie, wyciągnąć. Bo gdzie? Utopił się. Gdzie się utopił? Traktorem. Gdzie? A nie pytaj się mnie, co ale, odwalił. Ale w realnym życiu? Mhm. Nachlał się pewnie. Ale to twoim ciągnikiem? Nie. Chociaż nie założenie. Chociaż tyle kuźwa dobrego. Ja już bym mu pozwolił. Aha. Jaki ogólnie Chmielu masz ciągnik? No i, ale zaraz jakiego? No i ogólnie no. Wiadomo, że jedna trzydziestka. No. To musiała być. No. 16. 16,34? Tak. O masz. Nieużywane, prawie. Bo się nie opłaca. Za mało gospodarstwa. To by za taki ciągnik, kuźwa. Ale nie, że małe, ale najwięcej jest do Dojczem robione. A, Dojczwara macie. I tak dosyć spora gospodarka. Nie, szpale. Jak na mój wiek i chodzę do szkoły, to... To niedużo. To? To niedużo. Duża właśnie. Aha. Prawie sam robię na niej. A, no to się wie. Milu, ale prawie to wielka różnica. Zostawię to bez komentarza. Lufty, chodziło ci o to, komuś te z deskami, czy nie? Jaką z deskami? No tego trzyosiowo, co stoi koło krów. Koło krów stoi jakaś przyczepa? No wszystkie stoją koło krów, tam gdzie krowy się pasą, stoją przyczepy. Hello. Oprócz H80, bo H80 stoją na tym, na farmie. Nie właśnie bym wziął H80. To se weź! Tu już ci broni. Wiesz, ja bym nawet nie śmiał, żeby ci zabronić takich rzeczy, ty Chmielu. Chmielu. No. Tych Chmielu chmielowaty. O, jaki ładny skin podbierania tu jest. Nawet nie wiedziałem, że jest. O! A tu co się dzieje? No to kurna, zaraz chyba się naprasujemy. Czy to zachmurzenie tylko takie? No zachmurzenie. To dobrze. Chociaż tyle. Heheszki. Jadę do Kazimierza tam. Siema Andrzeju. Siema, siema. Smacznego. Dzięki, Amfa w tabletkach. Chcesz? Nie, dziękuję, wolę donosnie. Donosnie. Dożylnie. Bo niektórzy to słyszałem, że i amfetaminy do dup nie przyjmują, ale to... Rzadkie przypadki.
Na spontana wiele można. Dokładnie. Zależy co lubią. No dokładnie. Ile tam jest? 70 parę procent. Mogę ci już odstawić jak chcesz to przyciągnąć. Give me a bitch, bitch, bitch. I know, fuck, sick in my ass. So much. No, takie hity świętej Weroniki. 5 zł się należy. A autogranie? Mhm. Nie wiem, czy to takie poważne pieniądze, to otrzymam. Jak YouTube wypłaci. Czyli mi się prasa zbugowała chyba. Bo nie chciały kostki wylatywać. Bo to może mały ten. Chyba już będzie pewna przyczepa z tego. Coś tak czuję. Panie profesorze. Ale jeszcze nie mam 80%, to nie. No, bo teraz zaczął zapieprzać. Jest, że te tabelki tak się trzymają. No kto to wymyśli taki artystyczny nieład? Jakby ktoś po pijanemu układał. Nie, ty nawet byś tak nie ułożył, ty. Wszystko by poleciało. No. O kuźwa. Nie, to odczepiłem. Dobra. Masz Kazimierz. A jest ten, manualne podczepianie już. Mam mod ten. Najnowszy. Widziałem. Ale ciekawe, jak on będzie działał jeszcze. W komentarzu go widziałem. No, w komentarzu akurat był, to akurat prawda. Z to od razu G, B i ogień. Give me up. Z kabiny nie umiałbym pracować, kuźwa, o tako. Możesz, jakby była dobra kamera, że głowy by mi nie uciekała tutaj z tego, to spoko, to mógłbym pracować. Wjechać kombajnem w ten groch? Po co? Nie wjeżdżaj, bo to na następnym odcinku. To nie jest groch, to jest soja. Może być i soja. Nie, na razie nie wjeżdżaj, potem wjedziemy, jak będziemy tam. Do mnie, a za mnie to może być i Łubin. I Andrzej może być. A to jak Łubin też wygląda, powiem ci. Give me a bitch, I know the fuck be my ass so much. Ja nie mogę z tego tekstu, jak to ktoś wykminił, no nie? Taki, kurna, leci ten tekst, gdzieś sam uśpiewa i to, na końcu to, so much. To ty, mnie rozwala ten tekst. No so much. Masz gdzieś napisane, że trzeba podejść do pracy? Nie. Ja już nie. Teraz znowu świeci. Świeci ci? No, bo wymieniłem. To ci świeci. Już. Ostatnie podrygi, tak więc kochani, my już wam dziękujemy serdecznie. Zapraszamy już na kolejny dzień. W kolejnym odcinku zaczynamy żniwa od chyba rzepaku. Zobaczymy jeszcze. Muszę najpierw przeczytać, czy co najpierw się kosi, rzepak czy soję. Jak się dowiem, to będzie dobrze. Tak więc, do zobaczyska, do usłyszyska. Everybody pomarańcze, fucking jump i w ogóle. Uju muju pomarańcze, tak więc. Tak więc, goodbye, apeta. Ja tu sobie wszystko muszę pozamykać, jakieś tu. A, to jeszcze muszę wyciągnąć belki, tylko niech się opróżnia. A rozładuj prasę, o! Wiedziesz już z tym, tak?
No, już będę jechał, no. Czego ty się nie chcesz wyciągnąć? A ty głupia belko, to zostaje w środku. Dobra. W takim wypadku, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej! Na razie.